Subjecty! Kolejna zakładka, której nie mogę kliknąć, bo żadnych takowych nie mamy. Ale jeżeli tutaj nie wspomniałem w dyplomacji, to teraz o tym wspomnę, że Ming w zasadzie nie ma żadnego kraju, z którym warto mu tutaj wchodzić w jakieś relacje, żadnego oprócz Korei. Korea może być fajnym początkowym sojusznikiem w walkach z hordami, ale osobiście bym raczej wszedł w takie wasalizacje HXI, tak? Wasalizowałbym ten kraj. 89% Warscora no, lub Korcin i po prostu wykorzystał ten kraj do po prostu tutaj przyłączenia na przykład całego tego badziewia w tym regionie i jego jak najszybciej anektował. Tak samo tutaj bym Mongyang na przykład zwasalizował, czy Hevi, jakkolwiek się to wymawia, Huivi, tak, to jest Huivi. I po prostu bym wykorzystał ten kraj do przyłączania prowincji z danego regionu. Jeszcze bym próbował wymusić na nich zmianę religii, żeby się tutaj sami nawracali. Z religią zawsze będziemy mieli te problemy. No i tak samo gdzieś tutaj w tej okolicy, na przykład Serigyo, czy Karadel. Chociaż Karadel będzie bardzo szybko zwasalizowany przez Oriat, bo zazwyczaj tak robi. Jeżeli chodzi o subjekty, to właśnie tak bym postępował. Podobnie też możemy tutaj wymusić wasalizację na przykład jakiegoś badziewia podczas jakiejś wojny z Japonią, zanim ona to wszystko zje albo nie. I potem wykorzystać to badziewie do zdobycia całej Japonii, żeby to sobie tam korowały, potem anektowania tego czegoś do nas. Też należy pamiętać, że musimy uważać na to, żeby subjekty nie były za duże. Ponieważ my mamy przez większość gry 50% autonomii na naszych terytoriach, więc mamy o 50% zmniejszoną tą siłę, więc te subjekty jesteśmy w stanie szybkie, duże stworzyć i będą miały większą armię od nas. Większa armia znaczy, że będą się chętniej buntowały, no i że większość z tych tutaj, nie, wszystkie tutaj to będą, zgubiłem słowo, będą naszymi wasalami. Unipersonalnych nie mamy. Możemy mieć wasali, możemy mieć marchie, no i możemy mieć protektoraty, ale protektorat będzie dość ciężki do zrobienia, ponieważ kiedy my tutaj przyjmiemy jakąś instytucję, to kraje wokół nas też bardzo szybko je zaczną przyjmować. Więc tutaj protektoraty będą dość ciężkie do zrobienia. Żeby mógł być protektorat, to musi być różnica jednej instytucji między nami a naszym sąsiadem, tak? Jeżeli my mamy wszystkie instytucje przyjęte, no to oni muszą być jedno w tył, tak? Czyli jak my mamy tutaj renesans, to oni tu muszą mieć feudalizm, wtedy możemy z nich zrobić sobie protektorat. I chociaż protektorat byłby też tutaj fajny w tych regionach, moglibyśmy uczynić protektorat i zabierać te ziemie tak powoli. I uczynić sobie tutaj, bo protektoraty nam nie wliczają się do limitu dyplomatycznego, a protektoratów to nie warto robić z dużych krajów, lepiej zrobić z takich małych popierdółek, tak? Przynajmniej według mnie, no i potem je uwalniać i robić takie różne sztuczki, czy po prostu zabieracie ziemię, uwalniacie z protektoratu, poprawiacie relacje i potem znowu przyłączacie do protektoratu i tak dalej, taki reroll robić. O tym to dokładnie robiłem w jednym z odcinków serii Mingiem i znajdę Wam do tego link, żebyście mogli sobie to zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Jeżeli zapomniałem, to piszcie mi w komentarzach, to dodam w opisie po prostu. Dobra, myślę, że to tyle na temat subjektów i ile, co by można było tutaj z nimi wartościowego zrobić. Dobra, estate, state i takie tam inne badziewie. Jak widzicie, zakładka estate'ów dla Mingu jest wyszarzona, dlatego że jako takowych nie posiadamy ich. Za to mamy tutaj frakcje, factions dla naszego kraju. Kilka krajów ma takie unikalne mechaniki, już nie pamiętam jakie. Ale Ming jest jednym właśnie z takich. Mamy trzy frakcje w naszym kraju. Świątynną, eunuchów i biurokratów. Frakcja świątynna jest to frakcja, która skupia się na wojnie, tak? Widać, że mamy słabsze relacje dyplomatyczne, mamy zwiększony manpower recovery speed, czyli tutaj drugi od góry, currency you gain, i to jest mamy zwiększone wtedy o 10%. I unjustified demand, czyli koszty warscore'owe prowincji przez nas nieokupowanych, tak, są zmniejszone o 25%. Będziemy w stanie po prostu szybciej toczyć wojny, będziemy musieli wszystkiego okupowywać, żeby to mieć zdobyte. Chociaż tutaj mogę źle pamiętać, co to akurat to znaczyło, bo to unjustified demand wiem, że się zmieniało parę razy w ciągu gry znaczenie tego modyfikatora.
jakby to robić. Nieważne, frakcja eunuchów, Provincial Trade Power jest zwiększana o 10%, stabilność jest niestety tutaj zwiększona, Diplomatic Reputation plus 1, czyli jest to taka fajna frakcja do okresu pokoju, w którym na przykład chcemy sobie zjeść jakichś naszych wasali, anektować ich sobie, przyłączyć do nas. I na ten moment odpalamy sobie frakcję eunuchów, żeby tutaj Diplomatic Reputation sobie nam zwiększyć. No i wtedy też więcej z handlu będziemy zarabiali. Frakcja biurokratów jest to bardzo dobra frakcja w momencie, kiedy nie planujemy toczyć wojen, ale na przykład planujemy zrobić wielką rozbudowę Mingu poprzez budowanie, nie wiem, dużej ilości manufaktur, czy tam ośrodków handlowych i tak dalej, i tak dalej. Jak wiecie, dostajemy wtedy karę do dyscypliny, więc wtedy toczenie tych wojen nie jest najlepszym sposobem na robienie tego, podczas kiedy rządzi frakcja biurokratów. No i mamy też jednego dodatkowego doradcę do rolowania sobie tutaj, kiedy będziemy ich sobie wybierali, tak? Jest to też zawsze fajna opcja. I więc w czasie pokoju możemy stosować którejś z tych dwóch, w czasie wojny tylko tą. No i te frakcje znikną w momencie, kiedy zmienimy formę rządów. Kiedy tutaj zrobimy tą decyzję reformy rządów, te frakcje nam znikają. Dostajemy standardowe biurokratów, tam od militarnych i od świątyń, tak? Czyli póki mamy Celestial Empire, póki mamy factiony, kiedy się zreformujemy, to już tego nie mamy. I w zasadzie to tyle, można byłoby powiedzieć. A teraz jak tutaj właśnie zrobić, żeby... No tak, rządzi frakcja, która ma najwięcej punktów, tak? Widzicie, jak to teraz tutaj wygląda. Punkty sobie też rosną w międzyczasie, na przykład na automatyczne rośnięcie punktów. Wpływa na przykład tutaj... Army Tradition? Co? A tak, dobra. Tutaj wpływa co? Navy Tradition, a tutaj wpływa... No co nam to wpływa? Nieważne, bo to i tak bardzo rzadko korzysta się z tych... Dlatego, że to samo się zmienia, a raczej się to boostuje w ten sposób, wydając punkty, widzicie? I w sumie jakbym odpauzował, to teraz dostanę informację, że jest zmiana władzy w kraju. Niestety, na przykład, że tak w realu się nie robi. Że po prostu dokonujemy wyborów, a chwilę potem możemy sobie to zmienić, nie? No ale tak to wygląda. Wydajemy te punkty na zmianę po prostu, no, odpowiedniej frakcji w naszym kraju. W zależności od naszych potrzeb, jest to dość fajne. Nie ma znaczenia, czy będę miał tutaj 100 na bonusy, które posiadamy. Nie ma to żadnego znaczenia. Widzicie, nic się nie zwiększyło. Po prostu tak to działa. W zasadzie ja zawsze trzymam na balansie takim. Od czasu do czasu pojawią wam się eventy z tym związane, z tymi frakcjami w waszym kraju, które będą nam na przykład dla frakcji świątynnej za kasę będzie wam zwiększany Army Tradition i coś tam jeszcze, chyba jakiś fort dostanie większą obronność, coś takiego. I po prostu one się tam z czasem losowo pojawiają. Nie ma na to wpływu nic z tego, jak to zboostujecie. To po prostu totalnie losowo się pojawia. I w zasadzie to tyle, co można tutaj powiedzieć o factionach w przypadku Mingu. Tak jak mówiłem, estate się dopiero pojawiają w momencie, kiedy reformujecie formy rządów, a wtedy to już działacie normalnie, tak jak za każdym razem w każdym innym kraju. Więc tutaj nie ma sensu nic powtarzać po raz 500. Dobra.